Zbliżcie się, opowiem historię o Mieszkę. Stworzył państwo ze stolicą w Gnieźnie. Według kroniki Galia do 7 roku życia był ślepy, po poszczerzynach odzyskał wzrok. Ochcie się ożenił z czeską Dobrawą, zawarstwił z Czechami, podjął walki z okrzyżującymi polscy Niemcami. Ze względów politycznych zarosł z Czechami i przyłączył do Polski ziemię Krakowską i Śląską. W dokumencie tego Majudok po raz pierwszy określił granice Polski.